Ksiądz Dębski surowo ukarany. Jest dekret Metropolity Białostockiego kara dla księdza Andrzeja Dębskiego. Jest to oficjalny komunikat kurii. Dekret zawierający decyzję o pozbawieniu prawa do wykonywania jakichkolwiek posług duszpasterskich i noszenia stroju duchownego przekazał w poniedziałek dotychczasowemu księdzu rzecznikowi Andrzejowi Dębskiemu Metropolita Białostocki arcybiskup Józef Guzdek. Arcybiskup Guzdek przeprosił też za zgorszenie spowodowane zachowaniem księdza Dębskiego. W sobotę na łamach Gazety Wyborczej ukazał się artykuł o obscenicznych wiadomościach, jakie ksiądz Andrzej Dębski, rzecznik białostockiej archidiecezji, miał wysyłać nieznajomej kobiecie. Gazeta opublikowała treść wiadomości, a także filmiki, jakie ksiądz miał wysyłać kobiecie. Na publikację zareagowała Kuria Białostocka, w sobotę zwiesiła księdza w pełnieniu dotychczasowych funkcji. Ksiądz Andrzej Dębski ma podjąć terapię w poniedziałek, w komunikacie Kuria poinformowała, że w dniu 18 lipca 2022 roku arcybiskup Józef Guzdek, Metropolita Białostocki, przekazał ksiądz. Andrzejowi Dębskiemu dekret zawierający decyzję o pozbawieniu prawa do wykonywania jakichkolwiek posług duszpasterskich i noszenia stroju duchownego. Jak podaje kuria, arcybiskup Gózdek nakazał też księdzu podjęcie terapii i pokuty w miejscu wskazanym przez metropolitę Powodem powyższej decyzji jest skandaliczne i niegodne postępowanie księdza, które spowodowało uzasadnione oburzenie, smutek, ból i przygnębienie oraz stało się źródłem wielkiego zgorszenia. Takie zachowanie kapłana nigdy nie powinno mieć miejsca, podano w komunikacie. Metropolita Białostocki przeprasza wszystkich za zgorszenie spowodowane zachowaniem, które nie przystoi kapłanowi. Wyraża szczególne ubolewanie z powodu słów poniżających godność kobiety. Napisano: Ksiądz Andrzej Dębski nie jest już kapelanem Jagiellonii i Białystok. Dziś Jagiellonia Białystok poinformowała w krótkim komunikacie, że w związku z sobotnią informacją arcybiskup, gustka o zawieszeniu księdza w pełnieniu wszystkich funkcji, nie jest on już kapelanem klubu. Jak podaje klub, na tę funkcję ksiądz został powołany w 2010 roku. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że ksiądz Andrzeja Dębskiego i Jagiellonie Białystok nie wiązała żadna umowa cywilno-prawna, a kapłan swoją funkcję pełnił społecznie, napisała Jagiellonia Białystok. Po sobotniej publikacji natychmiast współpracę z księdzem zakończyła też redakcja audycji katolickich TVP oraz regionalny oddział TVP3 w Białymstoku. Ksiądz był między innymi prowadzącym program, ziarno, oraz, pod twoją obronę. Będziesz biedna, będziesz poniżana, wykorzystywana jak podaje, GW, ksiądz Andrzej Dębski wysyłał nieznanej mu internautce oli szereg wiadomości i nagrań. Na jednym z filmików miał się masturbować. Duchowny pisał do nieznajomej, że będzie, z gwiazdką do spełniania moich poleceń, zachcianek. Będziesz pierwszą kobietą w historii wyróg gwiazdka, gwiazdka Aną w gabinecie metropolity białostockiego, mówił. W innym nagraniu pada, będę ją je gwiazdka a ostro, bardzo ostro, bardzo. Myślisz, że to tylko zabawa? Będę po tobie jeździł, jak po szmacie. Będziesz biedna, będziesz poniżana, wykorzystywana, mówił. Jedno z nagrań pochodziło z ogrodu pałacu Branickich, gdzie ksiądz, Dębski nagrywał dla TVP program katolicki dla dzieci, ziarno. Kocham cię olcia prosto z planu, ziarna. Pa! Mówił. Według gazety ostatnie wiadomości mają pochodzić z 9 maja. Internautka miała zerwać znajomość i usunąć konto na Facebooku. Gazeta wyborcza skontaktowała się z duchownym, by zapytać, dlaczego wysyłał takie treści do obcej kobiety. Nie zaprzeczył, jednak nie był w stanie wytłumaczyć, czemu to zrobił. Nie wiem, nie mam pojęcia, co się ze mną stało, jak się to wydarzyło, mówił. Przyznał, że żałuje tego, co zrobił i zapowiedział, że powiadomi swojego przełożonego, arcybiskupa Józefa Gustka.